Wy dziewczyny macie pytania, czy jestem piękna? Czy jestem tak piękna, że moje piękno zachwyca świat? Pamiętacie, drogie dziewczyny? Tylko żeście dostały spódniczkę dłuższą, to już było na stołeczek i dookoła. I włosy tak. Ja przychodzę nieraz do kolegów swoich, oni mają córki i nagle ta córka tak niby coś przychodzi, ja z kolegą piję kawę, tak się kręci. Ona mówi, zobacz, co się dzieje już tu. A ona ma jedno pytanie do świata, czy jestem piękna, czy ktoś mnie pokocha, czy dla kogoś będę najważniejsza. Wiele dziewcząt niestety w dzieciństwie nie dostało odpowiedzi pozytywnej. Niestety, pamiętam, John Eldridge w swojej jednej z książek pisze o dziewczynce, która bawiła się z rodziną chowanego, znalazła świetne miejsce do schowania w szafie na strychu, świetnie się schowała, mówi, ciekawe, 15 minut, pół godziny, godzina, nikt jej nie szuka. Wyszła z tej szafy, zeszła ze strychu na dół, a oni już dawno jedli kolację i śmieli się i bawili. I ona zrozumiała, ja im nie jestem potrzebna. Oni za mną nie tęskną. Oni beze mnie mogą żyć. A dziewczyna ma pytanie, czy ty, prawda, że ty nie możesz żyć beze mnie? I na to pytanie odpowiedzieć musi ojciec, królewno moja. Ojciec, który kupuje dziewczynce kokardę, który bierze ją na rękę, który z nią tańczy, stawiając jej stopy na swoich butach. Chodź, córeczko, jesteś najpiękniejsza w województwie karpackim. No. Ale jeśli dziewczyna nie dostanie odpowiedzi, ona cały czas chodzi z jednym. Jestem brzydka. Nikt mnie nie kocha. Nikt mnie nie potrzebuje. To jest niesamowite. Jestem kopciuszkiem, tylko takim kopciuszkiem, po którego królewicz nie przyjedzie. My chłopcy mamy właśnie te inne pytania. Czy jesteś twardy, czy jesteś mocny, czy się ciebie boją, czy się z tobą liczą. Dla dziewczyny najgorsze imię, jakie się jej może przykleić w dzieciństwie, to jest odrzucona. Ale od razu daje lekarstwo Jeremiasz 30:17 dla odrzuconych. Natomiast my chłopcy, najgorsze hasło dla chłopaka, spływaj mały. Spływaj, nie liczysz, co tu chcesz? Jesteś gnojkiem, jesteś tchórzem, jesteś chłopczykiem. To jest najgorsze. I teraz taki chłopczyk cały czas chodzi i mówi, nikt się ze mną nie liczy, śmieją się ze mnie, udaje twardziela i właśnie przychodzi dziedzina seksu. Taka dziewczyna mówi, a jednak ktoś musi mnie zacząć przytulać, ktoś musi zacząć mówić, że tęsknię, muszę to widzieć, że ktoś klęczy i mnie pragnie. Pozostaje jeszcze seks, ona nie wierzy w swoje piękno. Dziewczyny, które przestały wierzyć w swoje piękno, nieraz w rozpaczy stawiają na seks. Są gotowe rozpalać chłopaka, bawić się nim, grać, sugerować mu, że jest gotowa na wszystko. I tak samo chłopiec, który jest słaby, co mu zostaje? Jeśli jest normalnym, zdrowym chłopakiem, ma w sobie wielki popęd erotyczny i jeszcze powie, tak, ale będę właśnie wyuznanym takim erotomanem. Zaproponuję jej coś takiego, że tu się popisze, że czegoś takiego jej nikt nie zaproponował. Jeśli będzie o to prosił, jeśli będzie żebrał, właśnie będę robił rzeczy brzydkie. I ona też mówi, nikt mnie nie kocha, jeśli nie jestem brzydka, to zasługuję na rzeczy brzydkie. Właśnie będę to robić. I to jest główna choroba.